Prezydent Warszawy nie ma zamiaru wycofać się ze swojej decyzji dotyczącej usuwania krzyży ze swojego urzędu. Rafał Trzaskowski przekonuje, że jest to konieczne. Warszawski ratusz rozpoczął specjalną kwerendę. Sprawdza, gdzie wiszą krzyże, które zgodnie z nowym rozporządzeniem Rafała Trzaskowskiego powinny być usunięte. To jest urząd, tam gdzie są obsługiwani mieszkańcy, jest przestrzenią, w której nie powinno być miejsca na symbole religijne. Stołeczni urzędnicy, którzy obsługują mieszkańców, nie będą mogli nosić symboli religijnych oraz umieszczać ich w miejscu swojej pracy. To niezgodne z konstytucją, mówi były wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. W tej sytuacji konstytucja przewiduje, że wszelkie ograniczenia w tym zakresie muszą mieć formę ustawową. Dlatego politycy Prawa i Sprawiedliwości domagają się interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich oraz składają zawiadomienie do prokuratury, wskazując, że prezydent Trzaskowski mógł przekroczyć swoje uprawnienia. Jest to kolejna odsłona walki z ludźmi wiary, z ludźmi Kościoła, z nami katolikami, chrześcijanami. To jest kolejna odsłona opiłowywania katolików, to co zapowiedział poseł Nitra. Komentuje poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Kempa. Decyzja prezydenta stolicy jest niebezpieczna, mówi ksiądz profesor Waldemar Cisło. Idziemy tą tendencją, którą wyznaczają te lewicujące nurty w Europie. My nazywamy to chrystianofobią czy alergią na chrześcijaństwo i należy się spodziewać, że będzie tego coraz więcej. Oświadczenie w sprawie wydał rzecznik metropolity warszawskiego ksiądz Przemysław Śliwiński, który podkreśla, że decyzja stołecznego ratusza budzi zdziwienie i smutek. Neutralność religijna nie może prowadzić do dyskryminacji osób wierzących, których prawa gwarantuje Konstytucja Rzeczpospolitej. Symbol krzyża nie oznacza, że urzędnik państwowy jako osoba wierząca kieruje się w pracy nakazami religijnymi. Przeciwnie, obliguje on go do jak najrzetelniejszego wypełniania swoich obowiązków oraz sprawiedliwego i równego traktowania wszystkich współobywateli. Rzecznik archidiecezji wskazał, że decyzja przyczynia się wyłącznie do zaostrzenia niszczącej dialog polaryzacji. A jeszcze w czasie kampanii samorządowej Rafał Trzaskowski zapewniał, że chce być politykiem środka, przypomina jego kontrkandydat Tobiasz Bocheński. Pierwsze jego decyzje po zostaniu prezydentem Warszawy pokazują jasno, że chodzi z konewką pełną benzyny i próbuje podpalać polityczne spory tuż przed europejskimi wyborami. Decyzję prezydenta Warszawy krytykują rządowi koalicjanci Platformy Obywatelskiej, PSL i Polska 2050. Rafał Trzaskowski ogłosił, że wszystkie uroczystości odbywające się na terenie jego urzędu mają być neutralne światopoglądowo. Dopuszcza jednak wyjątki. To, co jest częścią tradycji, co dotyczy uroczystości, zwłaszcza uroczystości historycznych, oczywiście nie podlega tego zarządzeniu. Próba ograniczenia praw osób wierzących jest okazją do odważnego manifestowania swojej wiary, zachęca ksiądz profesor Waldemar Cisło. To ja sprawdzę, czy w mojej klasie, czy w moim miejscu pracy, czy w moim biurze wisi krzyż, czy w moim domu jest krzyż. Może warto o tym pomyśleć, bo tego typu zakazy czasami motywują nas do tego, żebyśmy zreflektowali, jak ważnym znakiem dla nas jest krzyż. Do obrony krzyża zachęcał Polaków wielokrotnie święty Jan Paweł II. W historycznej homilii w Zakopanem w 1997 roku apelował, aby sprzeciwiać się obrazie imienia Bożego w życiu społecznym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie. Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności, narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy.